się właśnie na rondzie de Gaulle'a i chyba nie odbiła mi dzisiaj palma, którą widzimy w tle, ale z tego, co przed chwilą widziałem, bo przeszedł marsz prezydencki, właściwie przebiegł i teraz idą mieszkańcy Polski, mieszkańcy Warszawy, którzy, część odłącza się od tego marszu i już idzie w kierunku Ronda Dmowskiego, żeby dołączyć się do marszu, który tam będzie organizowany. Nie wiemy, gdzie w tym momencie znajduje się marsz Porozumienie 11 listopada, który niestety nie może tutaj dotrzeć, jak już wcześniej mówiliśmy, z uwagi na to, że ulice są poblokowane przez policję. Z osób, które widzieliśmy w otoczeniu prezydenta Komorowskiego, pojawiły się takie postaci, które są związane ze środowiskiem byłej Unii Wolności, czyli Partii Demokratycznej dzisiaj. Wczoraj w Warszawie odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie. Nowe otwarcie Partii Demokratycznej. Przewodniczącym tej partii jest Andrzej Celiński, czyli człowiek związany ze środowiskiem Unii Wolności, ze środowiskiem SLD. I te organizacje, czyli była Unia Pracy, część Sojuszu Lewicy Demokratycznej, część byłej Unii Wolności, oczywiście pod patronatem Bronisława Komorowskiego i byłego prezydenta Kwaśniewskiego, moim zdaniem zamierza zrobić, tak jak to nazwali, nowe otwarcie w obronie ustaleń oczywiście Okrągłego Stołu, jak to zostało wczoraj powiedziane. I nie zdziwmy się, że premier Tusk niedługo zostanie po prostu wymieniony na kogoś nowego.